Ewa, pamiętam jak rozmawialiśmy przed mistrzostwami, powiedziałeś, że no bardzo chcesz mieć ten medal, bardzo chcesz zdobyć medal na stadionie, żeby udowodnić samej sobie to, że potrafisz, że możesz. No i masz ten medal i co poczułaś, kiedy po tym oczekiwaniu długim na pojawienie się twojego nazwiska na tablicy wyników pojawiłaś się z numerkiem 2? Prawie zemdlałam, zaczęło mi szumieć w uszach, jakby wszystkie emocje poszły z góry, znaczy z dołu do góry, po prostu to był taki bam, wybuch. Ja mówię, ja cię kręcę. Jestem druga, jestem wicemistrzynią Europy. Chyba was zaczęłam przyzwyczajać do tytułu wicemistrzyni. Tutaj wicemistrzyni świata, tutaj wicemistrzyni Europy. Dużo stresu było przed półfinałem? Ja myślę, że właśnie przed półfinałem było dużo gorzej, bo jak jechałam tutaj autobusem na stadion, to myślałam, że będę wymiotować. Po prostu wszystko we mnie tak buzowało, ale też mega długie oczekiwanie było. Też tak naprawdę dopiero o 18.30 jechałam na stadion, wstałam o 9, więc to jest cały dzień siedzenia i nic nie robienia. To są minusy właśnie tych późnych startów, ale mega się cieszę, że było to później niż wcześniej, bo wcześniej bym na pewno zemdlała z tego ciepła, więc no... Ja jestem nocnym Markiem. Więc nocna Ewa, więc daję radę. A pojawił się lekki stres czy niepewność, kiedy został odstrzelony falstart? Nie przypominaj o tym, bo już to mówiłam przed chwilą, ale powiem tak, jak wyszłam z tego bloku, to wiedziałam, że to nie jestem ja, ale zaczęli mnie pokazywać, więc mówię, co tu się dzieje, dlaczego pokazują na mnie, że co, chcą znowu może tak zrobić jak z Oliverem i z Klaudią Wojtunik. Mówię, o nie, już miałam w głowie ułożone to, że się będę kłócić, ale mówię, dobra. Luksemburka wyszła dużo lepiej z bloku niż ja, a no Kambudzi niestety nie widziałam, więc nie mogłam tego ocenić, ale to nie byłam ja, nie wpłynęło to na mnie jakoś bardzo, może tylko, że byłam tam minutę dłużej i minutę gorzej mi jest. Powiedz jeszcze na koniec, czy to jest najsmaczniejszy zdobyty medal do tej pory? Najlepiej smakuje? Powiem ci jutro, jak go będę już miała w rękach. Znaczy się... Ciężko mi powiedzieć, to jest mój pierwszy seniorski medal na stadionie. Więc, o, aż teraz mi się zachciało płakać, więc chyba tak, bo setka jest ważniejsza niż ta 60, nie? Także... Chyba najsmaczniejsza, ale on chyba rzeczywiście najwięcej waży i to widać. Zobaczymy, ile waży. Ładne są, ładne są. Boisz się, ile on na szyi będzie ważył? To nieważne, ile on będzie ważył, ale ważne, że jest mój i że właśnie teraz dzięki wam to wszystko do mnie dochodzi. I jestem mega szczęśliwa, że no, pierwszy medal na 100 metrów. To już naprawdę na koniec, Ewa. Komu dedykujesz ten medal? Mamie i tacie, bo oni we mnie zawsze wierzyli i tak, nim. Znajdzie jakieś piękne miejsce. Na pewno, koło Barbie, koło wszystkich innych medali i coś mi wpadło do oka i tak, moi rodzice mają komodę z moimi wszystkimi medalami i ładnie się to tam prezentuje, więc myślę, że już jest dla niego miejsce gotowe tam.